Lexus Insider. Dzień dobry moi drodzy, witamy się z wami serdecznie z budynku Lexus Central Europe. Witałem się z wami Michał i Robert. Michał, jak być może pamiętacie, to jest człowiek, który w Lexusie wie o Marce i produktach wszystko, więc nie bez powodu gości w naszym QA, bo dziś. Tematyka poświęcona marce Lexus znanej i lubianej, rosnącej w siłę, ale po kolei. Michale, czy są plany wprowadzenia nowych modeli hybrydowych lub w pełni elektrycznych Lexusa na polski rynek w najbliższych miesiącach? Dziękujemy widzom za to pytanie. W tej chwili Lexus dysponuje bardzo świeżą gamą samochodów. Praktycznie w ostatnich latach co roku wprowadzaliśmy nowy model, czyli Począwszy od modelu NX na przełomie roku 2021-2022, potem przechodząc przez model RX. No i teraz posiadając najnowszego LBX, a gdybyśmy liczyli średni wiek naszych produktów, to można powiedzieć, że mamy taki historyczny moment, że mm, nasza marka jest w tej chwili najmłodsza, czyli stosunkowo dużo nowych modeli już wprowadziliśmy, ale oczywiście. Będziemy wprowadzać e, nowe modele, bo marka Lexus e, się rozwija i oczywiście będzie to dotyczyło zarówno kolejnych e, modeli e, hybrydowych. Będziemy też wymieniać kilka modeli obecnych, bo jak Państwo też wiecie, z naszej strony internetowej, z naszej oferty, część samochodów ma już e, ponad 5 lat, więc będą, będą nowe generacje. E, będą nowe generacje hybryd i będą też e, nowe generacje samochodów e, elektrycznych. No bo podsumujmy Michale, mamy w tej chwili. Aut z napędem benzynowym w Lexusie już praktycznie nie uświadczysz. Właściwie zamykamy mm, taką erę, mm, kiedy dysponowaliśmy samochodami benzynowymi, to czterocylindrowymi, sześciocylindrowymi kiedyś, ostatnio nawet ośmiocylindrowymi. Właściwie ostatnia szansa, żeby kupić benzynowego Lexusa to, to dwa ostatnie rcf które w tej chwili... Jeszcze mamy, e, jeszcze mamy na stoku. No właśnie, ale to są auta typowo sportowe. Natomiast mówiąc o klasycznych nadwoziach typu SUV, crossover czy sedan, no to tam mamy hybrydy, hybrydy plug-in. No i oczywiście rodzynka elektrycznego, czyli model RZ. E, I a propos nowości, model RZ właśnie doczekał się nowej odmiany, to jest wersja z napędem tylko na przednią oś, bo przypomnijmy, że generalnie ten pierwotny RZ miał zawsze napęd 4x4. Tak, to był samochód ponad 300 konny, no oczywiście z wyższą ceną, ta cena oscylowała wokół granicy 300 tysięcy, a dzięki temu, że mamy samochód mm, trochę słabszy, bo to jest samochód o mocy około 200 koni z napędem na przednią oś, dzięki temu ten samochód może uczestniczyć w, w programie Mój Elektryk, no i Dzięki temu ta cena jest bardzo przystępna, oscyluje w okolicach, w okolicach 2000 i to nie jest nasza jedyna nowość elektryczna, bo po przerwie przywracamy też do sprzedaży ux elektrycznego. Też w nowych cenach szczegóły zaraz na pewno Państwo będziecie mogli zobaczyć na stronie internetowej. I ten samochód będzie jeszcze tańszy od RZ300. No wiadomo, mniejszy, ale z nową baterią, z większym zasięgiem. Wszystko to będzie do przeczytania, obejrzenia na stronie naszej. Lexus Polska, albo u naszych dealerów lokalnie, bo marka rośnie w siłę, coraz więcej tych stacji dealerskich w Polsce jest. O tym jeszcze porozmawiamy, pędzimy dalej z pytaniami. Jak Lexus zamierza bronić swoją pozycję na polskim rynku luksusowych samochodów w obliczu rosnącej konkurencji samochodów z Chin? No właśnie, czy w ogóle, Michał, to jest pytanie o podmiot, czy Osoby myślące o samochodach produkcji made in China w ogóle zderzają je z Lexusami? Myślą też o Lexusie? Część samochodów oczywiście sprzedawanych na, na rynku premium pochodzi już z Chin, bo no, część z naszych konkurentów produkuje samochody w Chinach i je sprzedaje. Jest to, to nie jest jedna marka, tylko, tylko kilka marek. Natomiast oczywiście marki chińskie pojawiają się na, na rynku polskim, natomiast bezpośrednio Konkurencją dla, dla tych marek, a raczej marki chińskie, dla, dla, dla marek e, bardziej popularnych, mainstreamowych. To, to, jest, to jest dół segmentu mainstream. W zasadzie, jeżeli chodzi o rynek e, premium, nie mamy jeszcze konkurencji w postaci e, marek chińskich. No więc tutaj trzeba zdecydowanie przypominać tą, tą naszą japońskość, ponieważ no, Państwo też wiecie, bądź może nie, wszystkie mm. Lexusy m, produkowane są tylko w Japonii. To prawda, dlatego e, produkcyjnie, jeżeli zamawiamy auto no to musimy chwilę poczekać, jeżeli nie bierzemy go ze stoku w Polsce, bo ono musi zostać wyspecyfikowane w japońskiej fabryce, wyprodukowane, a potem musi do nas przypłynąć fraktem, o tym sobie też zresztą za chwilę porozmawiamy dokładniej. O, pytanie kolejne z internetu. Chciałem zamówić nowego Enixa hybrydowego 350H, ale powiedziano mi w salonie o wydłużonym czasie oczekiwania. Czy nadal jest problem z dostępnością Lexusów w salonach w Polsce? To oczywiście trzeba spojrzeć na, na specyfikę każdego zamówienia, bo wiadomo, że jak zamawiamy samochód w Japonii, to, to czas e, zanim ten samochód zostanie wyprodukowany specjalnie pod zamówienie klienta, bo klient wybiera kolor nadwozia, tapicerkę, to jest oczywiście mm, kilka tygodni. Do tego musimy dołożyć transport, transport morski. Wiemy, że ten transport, e, pomimo tego, że problemy z współprzewodnikami w zasadzie zostały rozwiązane, nie ma problemów z dostępnością. Innych części większych problemów, natomiast no wciąż problemy transportowe występują. na Morzu Czerwonym, no i statki pływają tą okrężną drogą, więc w zasadzie taki transport samochodu e, z Japonii trwa około dwóch miesięcy. Jak dodamy oczywiście ten czas produkcyjny, czas oczekiwania specyfikacji samochodu, na no samochód trzeba poczekać około 4-5 miesięcy. Natomiast to nie jest tak, że nie mamy samochodów już na stoku bądź samochodów w tranzycie, które jeszcze nie są przez klientów e, zarezerwowane. Więc e, jeżeli ktoś nie jest wybrany, jeżeli chodzi o kolor nadwozia, czy. Czy ta to w zasadzie na samochód, który stoi u dilera czeka 2-3 tygodnie, a w przypadku samochodów w tranzycie to jest około dwóch miesięcy. No właśnie, bo podsumujmy, generalnie Michał i jego drużyna zamawiają na tak zwany centralny nasz magazyn plac w Polsce pewną grupę wersji wyposażenia i kolorystyki. Z tych modeli, które są dostępne w ofercie. Jeżeli ktoś przychodzi do salonu i chce zamówić auto z oferty tu polskiej, to to jest kwestia tygodni. Lexus ma trochę inną politykę, jeżeli chodzi o, o stokowanie się samochodami. W przypadku wielu naszych marek konkurencyjnych to dilerzy są odpowiedzialni za, za stoki, marek konkurencyjnych. Natomiast w przypadku Lexusa czy też Toyoty to importer jest odpowiedzialny za budowanie stoku, a samochodów na stokach dilerskich liczba jest bardzo ograniczona. No i to dodaj, dodajmy jeszcze. Michale, że w tej chwili nie ma problemu z pewnymi elementami wyposażenia, które kiedyś, w dobie kryzysu półprzewodnikowego, no były wyjęte z oferty, chociaż tak, nagłośnienie by... Mark Levinson to Tak, nagłośnienie tak. Mark Levinson, czy były to też systemy BSM, czy, to też, czy też systemy kamer. W tej chwili, m, szczególnie w modelu Enix najbardziej popularnym, postaraliśmy się, żeby te, te wszystkie brakujące kiedyś, rok, dwa lata temu, elementy przywrócić do dostępności i e, wyposażyć właśnie w, w większości wersji wyposażenia. Ok. Kolejne pytanie. Czy Lexus planuje rozszerzyć swoją sieć salonów i serwisów w Polsce? Jeśli tak, to gdzie? Domyślam się, że ktoś chce mieć bliżej po prostu, by mu łatwiej dojechać do takiego salonu. Tak, Oczywiście. No nam zależy też, żeby klienci mieli najlepszy kontakt z naszą siecią dealerską. W tej chwili salonów mamy 21. Ostatnio otworzyliśmy bardzo duży, okazały salon w mieście Kielce. Tuż po wakacjach będziemy otwierać też salon na Śląsku, w Gliwicach, więc w sumie już na bardzo konkurencyjnym rynku śląskim będziemy tych salonów mieli 3. i w sumie salonów w Polsce będzie 22. Oczywiście to nie jest nasze, nasze ostatnie słowo, będziemy się starali, żeby no ilość pokrycia salonami marki Lexus w Polsce była zbliżona do marek konkurencyjnych. Większość naszych konkurentów salonów ma około 30, a nawet 40. No, bo to też warto chyba moi drodzy sobie powiedzieć przy okazji tej rozmowy, że marka Lexus jest oczywiście marką premium, ale kiedyś była traktowana jaka swego rodzaju marka niszowa premium. To się skończyło definitywnie. Ja pamiętam, jak Michale, świętowaliście w zeszłym roku 10 tysięcy samochodów nowych Lexusa w ciągu roku sprzedanych w Polsce, i chyba ten wynik w tym roku będzie pobity, czyli no jest. Odpowiedni, tak zwany, wolumen, jak to się nazywa? Tak jest. Wolumen so, jest od, on... odpowiedni. E, średnia sprzedaż na dealera, mimo tego, że ilość salonów rośnie, też rośnie. Tak. W zeszłym mhm. roku m, sprzedaliśmy ponad 10 tysięcy samochodów. Ilość rejestracji tam wynosiła prawie 11 tysięcy mhm. sztuk, natomiast w tym roku jesteśmy przekonani, że ten wzrost będzie co najmniej 30%. Taką naszą ambicją jest osiągnięcie m, ilości 15 tysięcy sprzedanych lexusów w Polsce, co przy też bardzo rosnącym rynku premium, bo jak Państwo e, wiecie, y, coraz częściej klienci wybora, wybierają samochody premium. W tej chwili udział marek premium na całym rynku polskim to jest już ponad 25%. W pierwszych 20 dniach lipca było to 26%, mhm. czyli jeżeli rynek osiągnie około 130, 135 tysięcy sprzedanych sztuk, to mniej więcej będziemy mieli około 11% udział w rynku, czyli udział jaki jeszcze Toyota miała dosyć. Niedawno, Niedawno. Parę tak. ładnych lat temu tak to Toyota miała 11%. Teraz Lexus idzie w ślady Toyoty, ma swoje 11% udziału w rynku. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać będą nowe salony będzie być może łatwiej te samochody odbierać, serwisować. Bo pamiętajmy, że potem te auta przecież cały czas funkcjonują w tej podstawowej trzyletniej obsłudze serwisowej i one muszą mieć szansę umówić się w premium warunkach na obsługę serwisową. Dokładnie. Pędzimy dalej z pytaniami. Czy Lexus planuje wprowadzenie na polski rynek modeli z autonomicznymi funkcjami jazdy w najbliższym czasie? Um, no, obecnie oczywiście już e, Leksusy w standardowym wyposażeniu są bogato wyposażone, jeżeli chodzi o, o systemy bezpieczeństwa. We wszystkich e, modelach praktycznie te, te systemy są wprowadzane w najnowszych, e, w najnowszych wersjach. Myślę, że można powiedzieć, że część e, z tych systemów bezpieczeństwa przejmuje niejako m, systemy autonomiczne. Oczywiście samochody same nie jeżdżą, mhm. ponieważ no, nie pozwalają na to regulacje prawne. Natomiast mhm. bardzo ułatwiają jazdę m, zarówno w tych warunkach dobrych, jak i w tych warunkach gorszych. Zgadzaś. Systemy kamer, radarów to powoduje oczywiście zwiększenie ceny startowej Lexusów. Ona czasami jest wyższa niż samochodów konkurencyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, naprawdę klient, dajemy klientom bardzo dużo. Tak jest, bardzo. Warto wiedzieć, że taki nowoczesny Lexus z systemami bezpieczeństwa on będzie pilnował swojego pasa ruchu na autostradzie. On dzięki aktywnemu tempomatowi z zadaną prędkością zbliży się do auta przed nami, ale zwolni, jeżeli nie będziemy wyprzedzali, jeżeli włączymy kierunkowskaz, będziemy chcieli zmienić pas, to on znowu będzie starał się przyspieszyć. I wyprzedzić auto, za którym do tej pory jechaliśmy. Tak. Zestaw czujników pomoże nam przy parkowaniu. Już nie mówię o kamerze, mówię o czujnikach ruchu poprzecznego, chociażby ruchu z tyłu, auta. Kiedyś łatwo było samochód uszkodzić na parkingu, wjeżdżając w słupek, który był poza tym polem obserwacji w lusterkach wstecznych. Teraz kamery, czujniki. No jest tego trochę i to wszystko w ramach standardu, bo Michał o tym wspomniał, że Leksusy mają to w standardzie, w bogatych już spekach, w bogatych zestawieniach tych, tych czujników, tych standardowych systemów. No to powoduje, że takim Leksusem jeździ się bardzo, bardzo bezpiecznie i trochę na stałta wyręczają już dzisiaj bez tej autonomizacji, nawet podczas jazdy, czy to w mieście, czy na trasie. Musimy też pamiętać o tym, że nie mamy tylko klientów, którzy mają 30 czy 40 lat. To prawda. Wiadomo, że i, y, osiągamy wiek starszy, to automatycznie też nie widzimy tak dobrze, może nie słyszymy tak dobrze, dlatego też wszystkie systemy bezpieczeństwa znacznie ułatwiają eksploatację samochodu, no i wpływają na, na bezpieczną jazdę naszą i innych uczestników ruchu drogowego. Jakie są główne różnice między pakietami gwarancyjnymi Lexusa oferona, oferowanymi w Polsce, a tymi dostępnymi w innych krajach, głównie Unii Europejskiej? Chyba różnic nie ma. Nie, nie, nie ma różnicy. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to ta gwarancja jest e, taka sama, czyli standardowa gwarancja jest przecież trzyletnia, mhm. rozszerzona na układ hybrydowy, a wszystkie y, nasze samochody, które, które są serwisowane, m, mają gwarancję dziesięcioletnią na prawie 200 tysięcy kilometrów. Czyli ci klienci, którzy przyjeżdżają regularnie po zakończeniu gwarancji standardowej, na przeglądy, raz nie dopłacają w roku, nie, nie, raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów, mhm. nie dopłacają już za, za przedłużoną. Gwarancje, i, i mogą się cieszyć niezawodnością przez wiele lat. To jest do 10 lat i do prawie 200 tysięcy kilometrów. To pokazuje, że Lexus może wziąć na swoje barki odpowiedzialność na tak wydłużoną gwarancję. Za tak wydłużoną gwarancję, czyli że samochody tej marki są po prostu niezawodne i przez lata funkcjonują bez jakichś poważnych napraw, bo inaczej to by się po prostu ekonomicznie nam nie kalkulowało. Tak, tu, tu jest. Y, klient nie dopłaca za, za tą przedłużoną gwarancję. Y, płaci po prostu za standardowy przegląd pojazdu, i automatycznie ta gwarancja jest przedłużona na, na kolejny rok y, do kolejnego przeglądu. No, Michale, kolejne pytanie z serii, jakie chyba lubisz, bo ty generalnie lubisz dyskutować o rynku, o popularności modeli o trendach. Jakie modele Lexusa są najbardziej popularne dziś w Polsce i dlaczego? Hmm, oczywiście trzeba spojrzeć na, na segmenty, bo, bo różne segmenty cieszą się różną popularnością. Najbardziej popularnym segmentem na, na rynku premium to jest segment e, desłów, czyli segment, w którym mamy przedstawiciela w postaci Nixa. W tej chwili pokrycie całego rynku, jeżeli spojrzymy na, na cały rynek premium, to ten segment stanowi 30%. U nas ta reprezentacja jest nawet większa w tej chwili, patrząc na, na tempo zamówień, sprzedaży m, tego modelu. NX stanowi 40 mniej więcej procent naszej, naszej całej sprzedaży. Na drugim miejscu w tej chwili jest LBX, nasza największa, największa nowość, czyli można powiedzieć, że Anixów się sprzedaje około 400-500, LBXów 200. Na trzecim miejscu jest to model RX, na czwartym miejscu model UX. No i te, te cztery modele dają nam mniej więcej 1000 zamówień, 1000 sprzedaży miesięcznie. 1000 I to są samochody, które mają na dwozie albo typu crossover, jak mniejsze LBX? albo typowe już SUWY, czyli to pokazuje, czym chcą jeździć Europejczycy i czym chcą jeździć Polacy tak naprawdę. Tak, w Polsce, jeżeli spojrzymy na segment SUVów, czyli od tych najmniejszych, w, których, w którym mamy przedstawiciela w postaci LBX-a do największych, to segment suwów, crossoverów to jest ponad 60% rynku prawie, no i tu mamy aż, aż czterech przedstawicieli. Dziękujemy za tegać pytań, ja dziękuję Michałowi, że znalazł czas, bo Michała jest ciężko wyciągnąć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Let's inside it.